Witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia mojej pogadanki na temat trzech produktów, które mi się nie sprawdziły. Ostatni filmik z tego cyklu pojawił się w lipcu i szczerze powiedziawszy nie sądziłam, że w przeciągu dwóch miesięcy, no może dwóch i pół miesiąca znajdę kolejne perełki w cudzysłowie, które mi zajdą za skórę. Dla dwóch mam inne zastosowanie, ale pomyślałam, że pomimo, że i takie wykorzystam, wspomnę o nich w tym filmiku, a z jednym totalnie nie wiem, co mam zrobić, bo nie chcę go wyrzucać, może wy mi podpowiecie, w jaki inny sposób mogę go wykorzystać, żeby nie tracić tutaj produktu. Okej, no to nie przedłużamy i zabieramy się do tematu. Pierwsze co, to jest dwufazowy płyn z firmy Lancome. Dwufazowy płyn do zmywania makijażu oczu. Ja go zabrałam ze sobą na Majorkę i powiem Wam, to była kompletna porażka. Pomimo, że ja malowałam tylko rzęsy, dzięki Bogu, że nie całą twarz, ciężko, strasznie ciężko mi się zmywało ten kosmetyk z oczu. Już przy użyciu zwykłej wody i mydła lepiej mi ten kosmetyk schodził z moich rzęs niż przy użyciu tego kosmetyku. On mi się przede wszystkim strasznie kruszył, kiedy ja nakładałam na waciku, kiedy przekładałam wacik właśnie z tym płynem do mojego oka i nie czułam, żeby ten tusz gdzieś w jakiś sposób absorbował ten płyn, żeby ten tusz się robił bardziej miękki, żebym mogła go delikatnie z tych rzęs ściągnąć. No niestety to była kompletna porażka, nie dał sobie absolutnie z tym rady. Ja boję się myśleć, co tutaj byłoby, gdybym miała ze sobą tusz wodoodporny, a nie tylko taki właśnie zwykły. To dopiero byłoby nie lada wyzwanie dla mnie, żeby pozbyć się tego tuszu z moich rzęs. Pewnie w najgorszym wypadku musiałabym iść do jakiejś przydrożnej, ulicznej drogerii kosmetycznej i kupić sobie coś po co da mi radę, co pomoże mi zmyć tutaj właśnie makijaż. Także cieszę się, że miałam okazję wypróbować taki mały sampelek, małą fiolkę, bo gdybym kupiła ją w pełnowymiarowym opakowaniu, ta woda niestety byłaby wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Nie polecam Wam. Lancome jest ogólnie firmą bardziej prestiżową, droższą i nie ma sensu tutaj wydawać pieniędzy. Już lepiej zainwestujcie sobie w Nivea bądź w Ziaje. Okej, druga rzecz to jest żel pod prysznic z firmy Radox. Wiecie, że ja bardzo lubię te żele, one mi się sprawdzają praktycznie w większości przypadków, ale ten właśnie szczególny, ten o zapachu czego? Różowego grejpfruta i bazylii, nieziemsko wysuszał mi skórę. Ja już po jego zmyciu, kiedy jeszcze w wodzie nadal siedziałam, czułam, że ta skóra zaczyna być ściągnięta, że aż prosi się po prostu o podrapanie, więc ja go teraz używam jako produktu do mycia moich pędzli. Właśnie teraz jak nakręcę ten filmik, zaraz zmykam do łazienki i moczę wszystkie pędzle, których dzisiaj używałam w tym kosmetyku. Do tego nadaje się rewelacyjnie, wymywa cały produkt z włosia. Nie wypada mi włosik przy używaniu tego żelu. Pędzle są bardzo dobrze wymyte. Niektóre, które są już tak bardziej pobrudzone po dwóch myciach, naprawdę wyglądają z powrotem bardzo fajnie, więc tutaj się ten kosmetyk bardzo fajnie w tym akurat w takiej formie w takim przypadku sprawdza. No do skóry nie nadał się, ale jako właśnie kosmetyk do mycia moich pędzli jest naprawdę okej. No i teraz ta trzecia rzecz, o której Wam mówiłam na początku, to jest tonik do twarzy z firmy Simple. Powiem Wam, nie znalazł mi tyle za skórę, co ja po prostu nie zauważyłam, żeby on cokolwiek na tej skórze robił. Firma Simple ogólnie słynie z tego, że produkuje kosmetyki, które nie podrażniają na skóry, są bardzo delikatne i nie wywołują żadnych uczuleń. I powiem Wam, dla mnie ten tonik jest aż za delikatny. Ja w ogóle po jego aplikacji na moją cerę mam wrażenie, że na tej cerze nic nie zaszło, nic się nie stało, nic nie było nałożone. Tak jakbym po prostu stała i cały czas czekała na nałożenie kolejnego produktu, bo no tutaj są nikłe efekty jego wchłaniania, jego oczyszczania mojej skóry. Nie czuję kompletnie nic. Nie pachnie on, nie jest on irytujący, nie podrażnia mi skóry, to fakt, tutaj muszę to powiedzieć. Próbowałam go używać na wiele sposobów. Używałam jednego płatka, wylewałam naprawdę dosyć dużą ilość na ten płatek, używałam dwóch płatków i nadal nie było żadnego efektu. Nadal miałam wrażenie, że ja nic z tą cerą nie zrobiłam, nic na tą cerę nie nałożyłam i to mi właśnie strasznie przeszkadzało, bo miałam wrażenie, że moja pielęgnacja nie jest kompletna, że czegoś jednak i tak brakuje, więc musiałam kupić sobie coś innego. No, 3/4 tutaj butelki nie ma, ale nie dałam rady więcej i kupiłam sobie tonik z firmy Olay, który wiele razy u mnie widzieliście. Sprawdzona rzecz, nie chciałam już tutaj eksperymentować z niczym innym. I tutaj właśnie pytanie do Was. Co ja mogę z tą resztą tego toniku zrobić? W jaki sposób wykorzystać? Do czego wykorzystać?
co z nim po prostu zrobić, bo nie chcę go wylewać. Jest jego tutaj jeszcze, no, połowy nie ma, ale może 1/3 opakowania jest. I wiem, że tyle, ile osób mnie ogląda, tyle pomysłów w głowach siedzi i mam nadzieję, że z tych wszystkich, które mi podpowiecie to, co wy może praktykujecie, wybiorę jeden i może niekoniecznie jeden, ale 2, 3, w zależności co, pojawi się w komentarzach i właśnie tak sobie go wykończę. Tak, zmykam do kuchni robić sobie kolację i jeszcze coś do pracy na jutro, a w weekend, pamiętajcie, jadę do Londynu i będzie vlog, będą zakupy, a co z tych zakupów dokładnie wyniknie, to się dowiecie w kolejnych filmikach. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Buziaki, pa, pa.